Dzień dobry. Dzisiaj kolejne pytanie. Co to jest zastępstwo? Co to znaczy, że Chrystus Jezus jest moim zastępcą? Co to znaczy zastępstwo? Zastępca to ten, kto zajmuje moje miejsce, to ten. Zastępca to ten, kto zajmuje wasze miejsce. Na krzyżu Pan Jezus Chrystus zajął miejsce tych, którzy w Niego uwierzyli. I tutaj ta definicja, że zastępca to ten, kto zajmuje twoje miejsce, ma zastosowanie wtedy, kiedy uwierzyłeś, osobiście uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyłeś Bogu i zostało ci to poczytane ku usprawiedliwieniu. Zastępca to ten, kto zajmuje nasze miejsce. Na krzyżu Pan Jezus Chrystus zajął miejsce tych, którzy w Niego uwierzyli, tych grzeszników, którzy w Niego uwierzyli. Sprawiedliwy cierpiał za niesprawiedliwych. I o tym możemy przeczytać na przykład w 1 Piotra, 3 rozdział, 18 werset. Pierwszy list Piotra. Trzeci rozdział. Werset 18. Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywieść do Boga, będąc zabity co do ciała, a ożywiony co do ducha. Zatem widzimy jednoznacznie. Pan Jezus Chrystus, nasz zastępca, mój zastępca, sprawiedliwy cierpiał za niesprawiedliwych. On poniósł nasze grzechy i Jego sińce uleczyły nas. O tym czytamy w Izajasza, 53 rozdział, werset 12. Izajasza, 53 rozdział, werset 12. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Oraz pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 24 werset. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 24 werset. Mówi nam następująco. Który grzechy nasze sam niósł na ciele swoim na drzewie, abyśmy obumarszy grzechom żyli dla sprawiedliwości, a przez sińce, którego wyście uleczeni. Dobrze znane słowa z proroka Izajasza precyzyjnie opisują, co znaczy zastępstwo. Tam czytamy, on zraniony jest za występki nasze, że starty jest za winy nasze, że ukarany został dla naszego zbawienia, że jego ranami jesteśmy uleczeni, że Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. O tym czytamy m.in. Izajasza, 53 rozdział. Izajasza, rozdział 53. Wersety 5 i 6. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. W tym sensie Pan Jezus oddał swoje życie na okup za wielu. I o tym możemy też przeczytać w Mateusza, 20 rozdział, 28 werset. Mateusza Ewangelia, rozdział 20. Tak, rozdział 20. Werset 28 brzmi tak, jak Syn Człowieczy nie przyszedł,
aby mu służono, ale aby służył i aby dał życie swe na okup za wielu. I Marka, 10 rozdział, 45 werset. Marka, 10 rozdział, 45 werset. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył i aby dał życie swe na okup za wielu. Zastępstwo dotyczy jedynie tych, którzy wierzą. Zastępstwo Chrystusa za ciebie jest wtedy skuteczne, jeśli wierzysz Bogu, że wierzysz, że Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkie twoje grzechy. Uwierzyłeś Panu Jezusowi. Więc jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a wtedy będziesz zbawiony, wtedy Jezus będzie twoim zastępcą. Pan Jezus Chrystus wtedy będzie twoim zastępcą, jeśli jesteś wierzący Pana Jezusa. Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. Tak samo każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, ma przypisaną sprawiedliwość, a cała grzeszność jest wtedy przypisana Chrystusowi. Zatem mamy odpowiedź na pytanie, co to jest zastępstwo? Zastępstwo to jest sytuacja, kiedy Chrystus stał się zastępcą za każdego, kto uwierzył w Pana Jezusa.